Witam serdecznie. Dzisiaj chciałam Wam pokazać szczególny przypadek wyznaczania macierzy odwrotnej. W przypadku macierzy o wymiarach 2x2, czyli kwadratowej stopnia drugiego, a dokładniej wyznaczania macierzy odwrotnej do takiej macierzy, może Wam się spotkać taka następująca sytuacja. Takiej macierzy może odwrotnej nie być możliwość wyznaczenia. A dlaczego? Jeżeli wyznacznik takiej macierzy, której tutaj mamy przykład minus 1, 2, 3 i minus 6, wyznacznik wynosi minus 1 razy minus 6 i ten wynik odejmujemy od niego minus 2 razy 3, tak jak tu jest zapisane, przekątna minus przekątna i wyznacznik wyjdzie 0, to w tym momencie musicie skomentować, że macierz odwrotna do takiej macierzy nie istnieje. A więc możecie mieć podchwytliwe zadanie, gdzie macierzy odwrotnej nie ma możliwości wyznaczyć, bo to jest element taki bardzo szczególny. Jeżeli wyznacznik z macierzy, której musicie wyznaczyć jej odwrotność, jest zerowy, to taka macierz zwyczajnie nie istnieje. Jest to jak najbardziej normalna sytuacja, dość podchwytliwa, ale istnieje. Ja Was serdecznie zapraszam do oglądania pozostałych moich filmów, nie tylko z algebry macierzy, wszystko w playlistach, subskrybujcie kanał, komentujcie te filmy, udostępniajcie i sami oglądajcie jak najwięcej takich moich filmów, czy też liczcie po prostu ręcznie swoje zadania, bo tylko wtedy macie możliwość zrozumienia zagadnienia. Obejrzenie tego pojedynczego filmu mało co może jeszcze zmienić. Zapraszam Was do kontaktowania się ze mną na zadania@projekty.małpa.wp.pl w sprawie swoich zadań. Wszystkie filmy oczywiście na YouTubie naturalnie są za darmo, jak już wiecie. Pozdrawiam serdecznie i zapraszam do nauki.